Cargolinku możemy przeprowadzić cały proces spedycyjny od przyjęcia zlecenia po wysyłkę faktur. W kolejnych filmach przedstawię, jak to zrobić. Wszystkie filmy znajdziecie na playliście Proces spedycyjny krok po kroku, do której link właśnie wyświetla się w prawym górnym rogu. Pierwszym etapem będzie dodanie zlecenia od klienta Microland TSL na transport europalety 200 kg z Gdańsku do Krakowa na kwotę 1000 euro. Realizacja przez firmę przewozową Solid Transport, koszt 700 euro. Na pulpicie kliknijmy przycisk Dodaj transport. W oknie, które się pojawiło, wybierzmy opcję 1-1 zlecenie, dzięki której otworzymy od razu dwa zlecenia, od klienta i dla przewoźnika. Na ekranie wyświetli się formularz podzielony na kilka sekcji. W pierwszej wybierzmy klienta Microland TSL. Jeżeli już z nim współpracowaliśmy, powinien pojawić się na liście. Jeżeli go nie ma, najpierw należy go dodać do bazy za pomocą opcji Dodaj nowy. Wybierzmy istniejącą organizację. Wpiszmy również kwotę zlecenia 1000 euro oraz termin płatności 60 dni. W systemie możemy ustawić stały termin płatności we wszystkich zleceniach lub indywidualnie w kontrahencie. Więcej informacji pod linkiem, który właśnie wyświetla się w prawym górnym rogu. Druga sekcja to miejsce na dane zlecenia transportowego. Wybierzmy kontrahenta Solid Transport oraz uzupełnijmy kwotę 700 euro. Termin płatności 45 dni. Warto również umieścić informacje o kierowcy i pojeździe. Jeżeli jeszcze nie mamy umówionego przewoźnika, to możemy zrezygnować z dodania zlecenia transportowego, klikając na ikonkę kosza po prawej stronie. W kolejnym filmie pokażę, jak można dodać dokument transportowy do istniejącego zlecenia od klienta. W trzeciej sekcji, czyli ładunki, wybierzmy typ ładunku, europaleta, wpiszmy wagę 200 kg, ilość sztuk 1. Niżej znajdziemy domyślne akcje dla zlecenia drogowego, czyli załadunek i rozładunek. Wybierzmy terminy oraz adresy. Termin załadunku 19 grudnia bieżącego roku o godzinie 8 z Gdańska, ulica Komandorska 14. Termin rozładunku 21 grudnia bieżącego roku między godziną 10 rano a 14. Kraków, ulica Przemysłowa 4. W przypadku, gdy nie znamy jeszcze dokładnych adresów, możemy użyć opcji Pomiń walidację. Po jej zaznaczeniu system pominie wymagane dane i będziemy je mogli uzupełnić później. Jeżeli potrzebujemy dodać więcej akcji, bo na przykład pomiędzy jest jeszcze punkt pośredni, możemy użyć opcji plusa po prawej stronie. Po powstałej sekcji wybierzmy typ akcji. Uzupełnijmy datę, na przykład 20 grudnia. Warszawa, ulica Mazowiecka, 138. Na koniec kliknijmy przycisk Zapisz. Pojawi się nam podsumowanie zlecenia. W prawym górnym rogu możemy zobaczyć marżę szacowaną na podstawie informacji zapisanych w zleceniach, czyli 300 euro. Oraz marża wyfakturowana na podstawie wystawionych faktur. Obecnie 0, ponieważ nie utworzyliśmy jeszcze dokumentów rozliczeniowych. W zakładce marża możemy podzielić ją na pracowników, jeżeli jest więcej niż jeden. W dolnej sekcji znajduje się informacja o powiązanym zleceniu transportowym dla przewoźnika Solid Transport na kwotę 700 euro. Tutaj też możemy wystawić nowe zlecenie transportowe, jeżeli nie zrobiliśmy tego od razu.
Instrukcję, jak to zrobić krok po kroku, znajdziesz w innym filmie. Zmieńmy status zlecenia od klienta Microland TSL na wystawiony. Kliknijmy przycisk obok nazwy dokumentu i wybierzmy z listy odpowiednią opcję. Tak samo należy zrobić ze zleceniem transportowym dla Solid Transport. Kolejny krok to wysłanie zlecenia przewoźnikowi, aby wykonał transport. Jak to zrobić? Pokażę w kolejnym filmie. Spodobał Wam się film? A może macie propozycję usprawnień przedstawionych funkcji? Dajcie nam znać w komentarzu. Nie zapomnijcie też o subskrypcji, dzwoneczku i polubieniu materiału.